Dobra, moi drodzy, jestem z wami z powrotem. Czas na kontynuację tej sesji, która była parę godzin temu. Dosłownie, tylko z tą różnicą, że no zginęło mi się. Ponieważ no niestety za późno sobie zrobiłem save state'a, co skutkowało oczywiście tym, że... No sami wiecie, o co chodzi. Po prostu no nie miałem szans jakby tego przeżyć, no nie? I teraz lecimy sobie, kurde, do przodu. Im szybciej, tym lepiej. By nie odpierdzielić znowu maniany. Ten poziom całkiem fajnie się prezentuje graficznie, jak i soundtrackowo. I mam nadzieję, że sobie damy z nim jakoś radę. Szczególnie, że jesteśmy bardzo blisko od dostania się do Barona Dante. Tak więc, no, musimy się sprężyć, gdyż, no, zależy nam chyba na konfrontacji z nim, czyż nie? Tak mi się wydaje. O, mamy glutków. Elegancko. W ogóle doszedłem do wniosku, że chyba tamtej sekwencji nie będę powtarzał, tej, w której wiecie, co się stało. Tam, gdzie miałem te 18 na 100 klejnotów. Po prostu stwierdziłem, że jak już będę coś powtarzał, to ten poziom z dzieciakami. Bo tam faktycznie zależy mi, żeby było pełne 100%. Chyba że dojdę do wniosku, że jednak nie ma to sensu, to wtedy sobie ruszymy, no po prostu już na samiutki koniec gry. Bo Justyna mi mówiła, że ten, że te klejnoty razy 100 nie są jakby najważniejsze, że najważniejsze są te kolorowe klejnoty. Tak więc no, zobaczymy, jak to będzie. A my tym razem lecimy sobie do przodu. Potrzebowałem parę godzin przerwy, ponieważ mnie strasznie głowa rozbolała. I wiecie, no po prostu potrzebowałem trochę wyjść na dwór, przewietrzyć sobie głowę i ogólnie wszystko, żeby wrócić pełen energii. I wydaje mi się, że teraz jest ten mój jakby stan, który, no mogę uznać, że to jest taka pełna energia. Jestem pełen energii i pełen jakby chęci do dalszej, jakby można to powiedzieć, pracy. Znaczy no pracy, no dalszych nagrywek. Więc wiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy z koksem dalej. Musiałem sobie krótką pauzę zrobić, żeby rozprostować sobie kości, dlatego że no kurde, to co teraz będzie się tutaj działo, to jest naprawdę przeginkanie z tej ziemi. Bylebyśmy do tego szlamu nie wpadli, bo trochę byłaby lipa, nie powiem, że nie. I dla ciekawskich, ja tam nagrywam 12 sierpnia o godzinie 17:52 obecnie. Wcześniej nagrywałem to o 12 coś. A raczej zacząłem sesję o 11, skończyłem o 12 coś albo o 13 coś takiego. Coś w tych godzinach mniej więcej. Już mamy ponad połowę klejnocików zebrano, tak więc idziemy dalej. Musimy naprawdę uważać na te gluty, bo no oni potrafią uprzykrzyć życie, nie powiem, że nie. Nic za gongiem nie jest schowane, absolutnie nic. Idziemy dalej. Ten poziom trochę może zająć, bo wiecie, no pewnie będzie jeszcze trochę łażenie do... Przyznam naprawdę szczerze, że mówię, no soundtrack w tym poziomie, jak i ogólnie sam pomysł na poziom jest bardzo fajny, aczkolwiek no szkoda, że ja w nim lamię, no ale no nie można być wszystkiego, no nie zawsze można grać zajebiście oczywiście, że tak? Szczególnie, że no prawdę mówiąc, ja w Kroka gram strasznie przeciętnie i nigdy nie powiedziałbym, że gram zajebiście, tak więc no przykro mi bardzo, jeżeli ktoś tutaj uważał, że gram jakoś super zajebiście. Aczkolwiek doceniam, że ktoś docenia to, jak gram, ale no ja w mojej opinii wiem, że gram po prostu jak lamus, ale powiedzmy, że z grzeczności ja z nikim nie dyskutuję już na ten temat. Dobra, co tutaj mamy?
Ajajaj, ale teraz będzie dużo tych szlamów nas goniło jak nic. O Jezus Maria. Dobra, lecimy szybko, szybko, szybko. Spadać, 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 ja was nie chcę znać. Fuj, 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 ale jesteście obleśni. I kolejne, kurde, wspinanie się. Ile jeszcze tego wspinania się będzie? Podejrzewam, że tak długo będziemy się wspinać, aż będziemy mieli te 100 klejnocików, jak nic. W ogóle żadnych kolorowych nie zbieramy, to mnie w ogóle dziwi. Ale może to jest poziom bezkolorowych klejnotów, więc wszystko jest możliwe pod tym względem. Nie zdziwiłoby mnie to, tak szczerze powiedziawszy. Drzwiczki się już za nami zamknęły, czyli szlam tam dopłynął sobie. A my idziemy ku górze. Ku górze! Dobra, elegancko. Ładnie to wybroniliśmy. O-o! Mamy tutaj minibossa! O nie! Mamy tu minibossa, ja nie jestem kompletnie przygotowany, ja nie wiem jak z nim walczyć! Czekajcie, zróbmy tak. I to wszystko? To był cały miniboss? Dante Final Fight. Ale muzyka tamtego bossa była całkiem w porządku, powiem szczerze. I w ogóle sam pomysł na minibossa jest całkiem fajny. Taki kurde końcówka, że spuszczamy go sobie w toalecie. Nie no. Twórcy tej gry to są kurde pieprzeni kawalarze, jak nic. Ale dobra, czas na finał gierki, czas na zmierzenie się z Baronem Dante. I chciałbym wam zadać to pytanie, czy jesteście gotowi? Nie? Ja też nie, ale idziemy. Dobra, i teraz doktorek lub profesor za pomocą tych kolorowych kryształków będzie odpalał nam portal. A my będziemy musieli co robić? My będziemy musieli tutaj unicestwiać tych Dantinosów. Okej. Nie, nie zrobisz tego. Śmieciu. Dobra, oberwał. Nie, 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 nie i jeszcze raz nie. Nie zrobisz tego. Nawet nie widzę, co się dzieje teraz. Dawaj, 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 zanieś to. Dawaj, dasz radę, profesorku. Albo doktorku, nie wiem jak cię nazwać. Dobra, udało się. Widzicie, zielony klejnocik pojawił się w miejsce, gdzie powinien się pojawić. I teraz Baron Dante ma boldupska, no nie? Więc teraz niech doktorek na spokojnie sobie tam ogarnia co trzeba. A ja czekam, aż on kolejnych Dantinosów tutaj będzie zsyłał. Idzie, kurde, zwęglony Dantinos. Cały na czarno. Tak więc tak jak widzicie, ja może za dużo po prostu wymagam trochę od tego ostatniego bossa, ale no kurczę pieczone, to jest wszystko, to jest ostatni boss, tutaj nie ma już nic innego, nie ma nic więcej, to co tutaj mamy to już jest wszystko, co możemy mieć z tej gierki, nie? Szkoda trochę, bo ostatni boss w... chociaż
Czy ja wiem, ostatni boss w kroku jedynce, no, sami pamiętacie jaki był. Też nie popadajmy w jakąś paranoję, bo ostatni boss w kroku jedynce też nie był jakiś zdziebko trudny, a był bardzo prosty, no, nie oszukujmy się, ale taka jest prawda. Ostatni klejnot, doktorze, wierzę w ciebie, dawaj, dajesz radę. Ostatni, nie ma innego. Nieś go! Szybko! Szybko! Udało się! Moi drodzy, przeszliśmy Kroka 2 na PlayStation 1, ale nie na 100%, a to nie jest nasz, że tak powiem,
że tak powiem, kurde, się powtórzyłem, że tak powiem, nie jest to nasz główny cel, jeżeli chodzi o grę. Dlatego chyba mogę skipować. Nie mogę skipować, muszą napisy sobie lecieć, trudno. Powiem wam tak, na razie przyszliśmy fabułę tylko kroka dwójki, ponieważ teraz, jak widzieliście na cutscence, pozostały nam 3 jajka do zebrania. I te 3 jajka są w trzech światach, przepraszam. Zaczynając od pierwszego świata, kończąc na świecie dzikusów. I będziemy musieli przemierzać przez wszystkie poziomy od zera, ale tylko w poszukiwaniu tych jajek. Bo tylko to nam zostało, by mieć pełne 100%. No i jeszcze tam wiadomo, ostatni totem zebrać w świecie Indianów. Ale myślę, że to jest kwestia czasu i tyle. Karin Griffin, to jest jakby twórca soundtracku. Bardzo ci dziękuję, Karin Griffin, za tak świetny soundtrack, jeżeli chodzi o Kroka dwójkę. Bo ten soundtrack w mojej opinii przebija nawet Kroka jedynkę. Mówię to bez cienia ironii. Autentycznie serio. Jak widzieliście na tamtej cutscence, Krok mógł spotkać się ze swoimi rodzicami, którzy pamiętali go. I on zresztą ich też. Tak jest, moi drodzy. Tak więc nawet mam młodszego braciszka, jak mogliście zobaczyć. Jakie to było, kurcze, urocze. Jeszcze to było urocze, że wszyscy gospodarze tych wszystkich 4 światów się pojawili w ogóle na tej ostatniej cutscence. To naprawdę było też piękne. Normalnie aż łezka się wokół kręci, powiem wam szczerze. Autentycznie. Łezka się wokół kręci. Dobra, to co my teraz możemy zrobić? Co my możemy zrobić? Zrobić możemy dużo. Przede wszystkim znajdźmy może poziom. Wiecie jaki, ten z statuetką, ponieważ warto byłoby już go zrobić. A jajkami może się nawet jeszcze dzisiaj zajmiemy. Może faktycznie dzisiaj skończymy tę gierkę. Wypadałoby w końcu. Byśmy mieli już tą grę z głowy i ten maraton byśmy zakończyli. Tak jest, tutaj mamy ostatni, że tak powiem, challenge. Challenge Secret Maze. Dokładnie tak. Ale fajna muzyka tutaj leci. No dobra, to sobie pozbieramy klejnociki, bo się nam przydadzą. Może sobie zrobimy jakiś ostatni upgrade żyćka, kto wie. Se teraz pochodzimy po tym labiryncie, ponieważ z tego, co Justyna mi opowiadała, to jest kurde jeden wielki labirynt. Tak więc, no, będzie to labirynt w poszukiwaniu kurde zasranego puzzla. Ale z tego, co widzę, żadnych przeciwników tutaj nie ma, czyli oznacza to, że może to jest jeden z bezpieczniejszych poziomów. Ciekawy koncept, muszę przyznać, jeżeli chodzi o poziom, że to jest taki jeden wielki labirynt. Ale pytanie, czy nam się uda go, kurde, nie wiem, zaliczyć na 100%? No to już jest taka kwestia drugoplanowa i drugorzędna zresztą. Z jednej strony lubię labirynty w grach, ale z drugiej strony ich nie lubię, dlatego że jeżeli mam tutaj już zbierać coś pod 100%, to się obawiam, że zaraz pójdę w korytarz, który potem nie będę mógł znaleźć i będę godzinami szukał, żeby zdobyć te 100%. Wiecie, o co chodzi. Więc to jest takie, niby z jednej strony lubię, ale nie lubię, więc to takie masło maślane trochę. No ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Wy chyba też tak macie czasami. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, świeże owoce, jakieś tam pomidory, pomarańczki czy tam jabłka. Elegancko. A ja chciałem w ogóle z Kroka robić sesję. W sensie wypuszczać taki długi odcinek, tak jak w przypadku Spyro the Dragon Prototype. A widzicie, jednak nie muszę. Bo chyba to mimo co skończę tak jak zacząłem let's play, czyli bez żadnego kombinowania. Czyli jednak wszystko zostanie skończone tak jak powinno być skończone. Tak przynajmniej mi się wydaje.